Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Szanowna Pani Minister. Wszyscy przedsiębiorcy działający na rynku usług morskich, usług transportowych analizują otoczenie i przyjazność tego otoczenia dla rozwoju gospodarczego. Trudno zatem się dziwić, że wybierają takie rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe, które dla nich są zdecydowanie bardziej przyjazne od tych, które obowiązują w Polsce. W związku z tym zasadnicza sprawa odnosi się do tego, ile traci państwo polskie na tym, że polskie firmy, polskich marynarzy, niestety nie traktując życzliwie, traci na tym, że oni kierują swoje podatki, znacznie mniejsze, ale do rajów podatkowych, a nie do naszego kraju. Czy może wreszcie zapanować filozofia, która pozwoli, może mniej niż to w aktualnie obowiązującym prawie funkcjonuje, ale jednak stworzyć takie uwarunkowania, które będą dawały szansę, żeby płacić podatki w Polsce i żeby przywrócić polską banderę. Zatem zasadnicze pytanie, kiedy będzie także ten drugi aspekt formalno-prawny odnoszący się do nowej ustawy związanej z pracą na morzu. Czy może pani minister dość jednoznacznie wskazać aktualny stan prac i przedstawienie projektu ustawy polskiemu Sejmowi, bo prace trwają już parę lat, a projektu ustawy nie ma. Dziękuję.